Hej, witajcie, z tej strony Desu i witam was w kolejnym odcinku ze Skyland. Tak, tak, to jest kolejny odcinek ze Skyland. I ukończyłem właśnie mój mob grinder i jest właściwie automatyczny. Zobaczymy, czy jakieś tam mobki się pojawiły. Czy mi coś tu spadnie, czy nic. Co nic mi się tam nie pojawiło. Może dlatego, że teraz wlazłem i nic nie ma. Ale cóż, pokażę wam, jak go zrobiłem. W sumie musiałbym i tak zrobić jeszcze kilka pięter, ponieważ mam tylko dwa, a chciałbym zrobić co najmniej 10. Tak, co najmniej 10 pięterek, żeby tych mobów było jak najwięcej. No, szczególnie, że te moby lubią mi się tu pokazywać, na górze tego mob grindera. A tu mam ten drugi mob grinder. Mam nadzieję, że tu mnie nic też nie zabije i nie spadnę z góry. Tak to właściwie sobie połączyłem, jak możecie zobaczyć. I wejdziemy sobie może tędy najszybciej. O, i tak to wygląda. To jest tak jak u rzeplinki zrobione, że po prostu włączam dźwignię i woda wylewa się i te moby spadają. Ale po prostu nie wiem czemu, ale mi się coś tu nie chce nic spawnować. Nie mam pojęcia dlaczego. Napiszemy do Brudzia. Zobaczymy, co on nam odpowie. Może będzie miał jakąś sensowną odpowiedź. A właściwie wam powiem tak jak przedtem. Nic mi się nie pojawiało. Brudzio się do mnie teleportował i nagle moby mi spadały. I to było ciekawe, że Brudzio się pojawił, a moby się właśnie pojawiały. I dlaczego one się... nie pokazują? Nie mam pojęcia w sumie. Tam się pokazują, a tu nie. I to jest ciekawe. Że nic mi się tu nie pokazuje. Brudzio tutaj się do mnie teleportował. Oblatuje wokoło. Nie wiem, czy może powie, zauważy, co jest źle, ale myślę, że wszystko jest dobrze. Przecież no ja to zbudowałem tak na filmiku. I nie mam pojęcia. Myślałem, że to do mnie piszą, że jakiś bloków coś tam, ale to nie do mnie jednak. Brudzio tak myśli, chyba jeszcze nie... Może pisze coś do mnie. Zobaczymy, czy mi coś odpisze na temat tego mob grindera. Okej. Okay. Sobie to zniszczę. Jeszcze tu. Bo będę się szykować na kolejny poziom. Chcę zrobić właśnie, tak jak mówiłem, kilkanaście poziomów tego mob grindera. Tylko że będę potrzebował też dużo kobla. Mam nadzieję, że uzbieram sobie gotówki sporo, ponieważ u niego, tego gostka, co był przede mną, u mnie przed chwilą, stack kobla kosztuje 7 coś tam. I będę u niego sobie kupować. Aktualnie mam zajebane eku w chuj i mam tutaj tyle kobla, chyba więcej już nie mam, więc sobie tutaj zbytnio dużo nie obuduję. Ale przynajmniej widzicie, jak ten mob grinder mam zbudowany. Może wy wiecie, no patrzcie, tam się teraz pojawił pająk. Tak, pojawił się. Przedtem było zombie i inne duperele, creeper, a tu chuj, nic nie ma. Nie mam pojęcia dlaczego. Czy na tej wysokości nic się nie spawnuje? Nie wiem, nie mam pojęcia. No, nawet jak zniszczyłem na chwilę, raczej zakryłem to, nic nie ma. Nic, kompletnie nic. Pusto. Więc nie wiem czemu. Dajcie jakąś radę, bo ja już nie wytrzymuję z tymi mob grinderami. Po prostu mam zrobiony go, gotowy, wszystko. Mob grinderze chuja nic nie ma, a na tym głównie się pojawia. No i jak tu zrozumieć logikę tego? Nie mam pojęcia. W sumie tu sobie zostawię miejsce na ten piston. A na razie i tak mi nie starczy kobla. Okej, i tyle mi się dało zrobić.
Więc jeśli macie pomysł, dlaczego to się nic nie dzieje z tym, że chuje tu się pokazują, a tu u mnie w MobGainerze nic chuja nie ma, no to piszcie mi to w komentarzach, bo ja chcę w końcu rozwikłać tą zagadkę, dlaczego tu nic nie ma, a tam coś jest. Więc... I mnie to trochę denerwuje, ponieważ no... Tu się normalnie moby spawnują, okej, jest okej. Tu co przyjdzie, wszystko co trzeba, zrobione, gotowe, nic nie ma. Ja nie mam pojęcia dlaczego. I zaraz pewnie ten niejebany pająk będzie mnie atakować, próbował na mnie skakać. O, no i... No i tu jest... Kurde, jeszcze ja... Ja jebie. Spadaj. O. No i... Tu nic, za chuja nic nie ma. No, włączę teraz go, spadnie coś... Nic. Przedtem może coś tam spadało, ale nie zawsze. Nie wiem czemu, co jest przyczyną tego. Jak to zrobić? No, niby jest easy włączony na tym serwerze, czy tam jakiś tam inny poziom, ale no... Bez przesady, no... Tam moby się pokazują, a tu nie. Nie wiem, zaradźcie mi coś, bo ja nie mam pojęcia, co jest przyczyną tego, że tu nic się nie dzieje. Zrobiłem automatyczny, czyli przedtem był zwykły, teraz automatyczny i nic. O, coś spadło w końcu. O, coś zadziałało. Włączę teraz, może coś teraz będzie działać. Czyżby nic? Nic się nie dzieje. Ale widzieliście, że coś tam spadło i tak mało. No w sumie może to też zależy od tych poziomów, bo tych poziomów jest mało, a im więcej poziomów, tym lepiej, ponieważ no zawsze jak tam się coś pojawi, jeden albo dwa na poziomie, to później to spada i później się robi z tego gęsto. Więc im więcej poziomów, tym lepiej. W ogóle... O, zresetowała się ta wyspa, bo przedtem tu był też gościu, a widzę, że ktoś już tam dołączył na tą wyspę. No, moja wysepka jest tak w miarę rozbudowana, tam widzę też taką w odległości. Czekajcie, ja włączę większe renderowanie na 32 czanki, ale chyba nie zobaczycie tego. Musiałbym bliżej po prostu podejść. Okej, więc czekam na wasze odpowiedzi co do tego MobGrindera. No a w sumie tak na wyspie się tu nic nie zmieniło. Mam też plan powiększyć właśnie. O, i widzicie? To jest nasz kolega, który spadł z tamtego MobGrindera, z tego drugiego. A ja muszę przed nim spadać, bo nie chcę znowu wybuchnąć. Idź mi stąd. No dobrze, że wyspa się nie psuje od wybuchu, bo już bym miał po wyspie, bo już tutaj zginąłem dwa razy, bo mi też creeper spadł, bo tu jest po prostu za nisko. Jest za nisko i one mobki nie giną, ale w sumie da się je zabić na jednego hita lub dwa, to zależy. I nic nie ma, nic, kompletnie nic, za chuja. Okej, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on się podobał, chociaż taki był w większości pytania do was, bo jak co zrobić. I mam nadzieję, że dostanę odpowiedź na to i się to wyjaśni z tym MobGrinderem. I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie.